otwieram 31. sesję Rady Powiatu w Embrożewie w dniu 23. Tak, witam panie i panów radnych, witam panią starostę z zarządem, witam panią skarbnik, witam panią sekretarz, witam zaproszonych gości w osobach pani dyrektor Katarzyny Kopiczko, witam pana komendanta naszej powiatowej straży pożarnej pana Pawła Mickiewicza, witam przedstawiciela naszej komendy powiatowej policji pana Jana Gajdę, witam przedstawiciela naszego 11. Mazurskiego Pułku pana Rafała Ługiewicza i witam pana Jacka Miszkiela, naszego rzecznika konsumentów. Witam też media, witam pana Zbyszka. Szanowni państwo, na sekretarza obrad dzisiejszej sesji powołuję kolegę Macieja Protkiewicza. Bardzo proszę o zajęcie miejsca. W takim razie Maciu, rozumiem waszą zgodę, przystąpisz do pracy. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że mamy wymagane kworum i możemy podejmować uchwały objęte dzisiejszym porządkiem obrad. W takim razie przechodzimy, szanowni państwo, do przedstawienia porządku obrad, który macie państwo w materiałach i jest wyświetlony na ekranie. Czy są uwagi bądź też wnioski do porządku obrad? Bardzo proszę. Przewodnicząca komisji. Proszę również wnieść powrót sesji do punktu 12. Projekt uchwały numer 7, który został zaopiniowany na komisji. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne wnioski co do porządku obrad? Nie widzę. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za rozszerzeniem porządku o kolejną uchwałę, projekt numer 7. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że ten wniosek przeszedł jednomyślnie. Tak więc przechodzimy do realizacji porządku obrad po zmianach. W tym momencie przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z 30. sesji Rady Powiatu w Embrożewie. Protokół został państwu wysłany w wersji elektronicznej. Na komisji też były wnioski co do poprawienia, uzupełnienia tego protokołu. To na wniosek pana Marka Zawadkę zostało uwzględnione. Czy w tej chwili jeszcze panie i panowie radni mają uwagi do tego? Jeżeli nie ma, bardzo proszę, kto jest za zatwierdzeniem tego protokołu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół został zatwierdzony. I przechodzę, zamykam punkt 4, otwieram punkt 5. Informacje z działalności międzysesyjnej. Pierwsza informacja przewodniczącego Rady. Szanowni państwo, w okresie międzysesyjnym, to jest od 27 stycznia do dnia dzisiejszego, w sprawach bieżących byłem 6 razy i brałem udział w następujących spotkaniach i posiedzeniach. 1 lutego odbyła się sesja Rady Miejskiej, tutaj wspólnie z panią starostą, ale również z radną Agnieszką Szalko. Uczestniczyliśmy na tej sesji Rady Miejskiej. 8 lutego odbyła się roczna odprawa w Komendzie Powiatowej Policji. O tym już mówiliśmy na komisji naszej. 16 lutego tutaj brałem udział w posiedzeniu Rady Społecznej Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy, w trakcie którego to posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała plan rzeczowo-finansowy na rok 2017, w tym plan zakupów inwestycyjnych naszego szpitala. 20 i w dniu dzisiejszym odbyły się posiedzenia Komisji do Spraw Społecznych i Finansów i dzisiaj przewodnictwo naszej sesji. Chciałbym również państwa poinformować, bo proszono mnie w imieniu właśnie Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Węgorzewie o uroczystościach, jakie w najbliższym czasie będą miały miejsce. 26, szanowni państwo, lutego o godzinie 10 będzie uroczysta msza w intencji żołnierzy wyklętych odprawiona w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. I po bezpośrednio po mszy świętej w Damaszku przy kościele właśnie naszym parafialnym dużym odbędzie się spotkanie na temat historii żołnierzy wyklętych, na których to organizatorzy zapraszają. 26 również po zakończeniu każdej mszy świętej odbędą się kwesty pod każdym kościołem parafialnym w naszym dekanacie.
kwestia na rzecz ekshumacji i identyfikacji żołnierzy wyklętych. I 26 jeszcze tutaj 11 Mazurski Pułk Artylerii organizuje wspólnie z panem burmistrzem i ośrodkiem sportu i rekreacji bieg pamięci żołnierzy wyklętych, na który otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału właśnie w tych biegach. I 1 marca tradycyjnie o godzinie 16 na rondzie zostaną zapalone znicze biało-czerwone, a w piątek 3 marca w kościele też świętych apostołów zostanie odprawiona droga krzyżowa w intencji żołnierzy wyklętych o godzinie 17.15 dla dzieci i młodzieży, o godzinie 18.30 dla dorosłych. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam. I tutaj szczegółowy program jest też dostępny na stronie internetowej, jak również w biurze. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o Komisji Stałej Rady Powiatu. Bardzo proszę tutaj zarówno Panią Przewodniczącą informacji, jak również i Panią Wiceprzewodniczącą, bo odbyły się dwa posiedzenia, o krótkie sprawozdanie. Może zacznijmy od Pani Przewodniczącej. Właśnie, pierwsze posiedzenie było w dniu 21, gdzie przewodniczyła Pani Radna Pewik. Drugie posiedzenie było w dniu dzisiejszym. Tematy omawiane na tamtym posiedzeniu będzie omawiała Pani Radna Pewik, a dzisiejsza. Dobrze, dziękuję bardzo. Tematów do dzisiejszego porządku obrad jeszcze omawialiśmy. Zapoznaliśmy się z informacją dotyczącą dworza historycznego do opracowania herbu powiatu dęborzyckiego. Tu na prośbę Pani Starosty został zaproszony Pan dr Marek Łapo, który nam przygotował taką multimedialną prezentację, gdzie przybliżył nam jakby w ogóle tworzenie herbów, na czym polega w ogóle, jak ma wyglądać herb, kto musi zaakceptować taki herb. No i to jest bardzo takie ważne były dla nas informacje, bo to musi zacząć komisja heraldyczna i niektóre właśnie takie niuanse, które dla nas były oczywiste, na przykład wykorzystanie jakiegoś herbu historycznego naszego powiatu. Wydawało nam się, że to będzie można wykorzystać, to właśnie inicjatorem tego był nasz kolega Maciek. Się okazuje, że nie jest tak proste i dlatego też należy stworzyć nowy herb i Pan dr Łapo właśnie postanowił się zobowiązał, można powiedzieć, że nam pomoże w tworzeniu tego herbu, a w ogóle zdecydowaliśmy to wszyscy jako Rada, jako Komisja na zarząd, czym całym tym się za tematem zajął, a później w późniejszym czasie właśnie dziękuję Panią Przewodniczącym za informację. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w okresie sesyjnym akurat nie było żadnego pytania Komisji Rewizyjnej, także planujemy dopiero w marcu rozpocząć kontrolę Zarządu Dróg Powiatowych z zakresu bieżącej działalności. Mieliśmy rozpocząć w lutym, ale poczekamy, aż skończy się sezon właśnie zimowy, żeby po prostu mieć pomniejsze dane działalności i zasobów, jakie zostały wykorzystane, jakie zostały środki, także dziękuję bardzo za informację. Szanowni Państwo, przechodzimy do podpunktu C. Informacja Zarządu Powiatu. Tą informację na piśmie mamy w swoich materiałach, a tutaj bardzo proszę Panią Starostkę o uzupełnienie o kolejne posiedzenia, które miały miejsce i bieżące informacje. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Nie był to najdłuższy okres międzysesyjny, a zatem tych informacji może troszeczkę mniej, bo na początek roku też nie obfituje w dużo ciekawych wydarzeń, ale 27 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ jest to dzień, który został ustanowiony jako Dzień Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Pan Przewodniczący kiwa głową, również uczestniczy w tym spotkaniu. Pierwsza część była taka bardzo uroczysta, ponieważ wręczaliśmy nagrody pracownikom, które tam przygotował Pan Dyrektor, Pan Przewodniczący każdej z Pań
kwiatka wręczył, podziękowaliśmy za ich pracę. Jak wiemy, przerabiają dość dużą ilość pieniążków, w tamtym roku to było 4,5 miliona złotych. Mówię tak potocznie i kolokwialnie, przerabiali, no niemniej jednak to są pewne instrumenty, nad którymi trzeba pracować, trzeba komisję powoływać, rozdzielić te środki, sprawdzić, skontrolować, sprawozdanie przygotować. Rzeczywiście jest to ogrom pracy i efekty, jak wiecie Państwo, są tak powiem, widoczne. Czy jest to tylko wynik tych instrumentów pracy? Pewnie nie. Generalnie w Polsce i tak u nas to jest tendencja, nastąpił spadek bezrobocia, spadek osób zarejestrowanych, może tak, jest tych w granicach 1700 i ten stopa bezrobocia też 22%. Niemniej jednak to spotkanie, no wiadomo, jest ustanowiony dzień, zawsze jest miło z pracownikami porozmawiać i spotkać się. 31 stycznia odbyło się również spotkanie ze starostą hajnowskim w sprawie kolei. Ja tutaj jednym zdaniem może skwituję, coraz więcej samorządów pragnie przejąć od PKP te odcinki kolei, jakie tam ostały się, a które są wyłączone z ruchu albo nawet zamknięte. Ponieważ u nas coś tam się już zadziało w tym zakresie, więc zarówno kolega z Braniewa, jak i tutaj z Chajzówki przyjeżdżają, nas pytają, jak myśmy to zrobili, że u nas ta kolej ruszyła. Oni też mają bardzo urokliwą tą kolej, ponieważ ona biegnie przez całą Puszczę Białowieckiej od Hajnówki do Białowieży, także jest to też ponad 20 km drogi, bardzo ciekawy, bardzo oryginalny. Natomiast to jest właśnie ten zdanie, które chciałam Państwu tutaj przedłożyć, bo na pewno jeszcze z Państwem będę chciała rozmawiać na ten temat. 16 grudnia zmieniły się w sposób zasadniczy przepisy dotyczące własnościowych spraw i jakby umocowania operatorów kolejowych na drogach tych, więc no to trochę nam komplikuje. Jestem przed spotkaniem właśnie z KPL i po tym spotkaniu będę z Państwem również rozmawiała, informowała Państwa, jakie dalej, czy należy, czy jakie się zostaną przedsięwzięte kroki. 1 lutego Pan Wicestarosta uczestniczył w spotkaniu z sołtysami, jak tradycyjnie, jak co miesiąc i w sesji Rady Miejskiej. 3 lutego mieliśmy posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tutaj takim tematem przewodnim była ptasia grypa. Przygotowali się do ptasiej grypy, ewentualne zabezpieczenie się na wypadek, gdyby to takie zdarzenie miało miejsce na terenie powiatu wielkorzeskiego. Mówię tu głównie o wyznaczeniu dróg dojazdowych, mówię tu o matach, które żeśmy, pamiętacie Państwo, też testowali, o znakowaniach i tak dalej. To, co należy do gmin przede wszystkim i do powiatu. 8 lutego uczestniczyliśmy z przewodniczącym w odprawie rocznej Komendy Powiatowej Policji. Dzisiaj Państwo na pewno i na komisji usłyszeliście i dzisiaj usłyszycie jeszcze, jak podsumowała swoją działalność Komenda Powiatowa Policji, tak? Tego samego dnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Czerniachowska. Przyjechali od nas w rajon projektu. Przypominam, że chcemy z nimi aplikować w zakresie takiego działania kultura i dziedzictwo kulturowe i tutaj myślimy o sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych. 9 lutego Komisja Bezpieczeństwa odbyło się posiedzenie i również posiedzenie Rady Rynku Pracy, a tam został uchwalony, zatwierdzony plan szkoleń, plan rozdysponowania środków. Najpierw wszystkie środki, które są dedykowane z RPO będą wydatkowane, potem środki z Funduszu Pracy. No oczywiście jeśli tam, no to nie jest jakiś tam sztywny podział, niemniej jednak jest taka zasada, żeby te pieniądze unijne w pierwszej kolejności wydatkować. 10 lutego Pan Starosta był na spotkaniu w sprawie mazurskiej pętli rowerowej w Mikołajkach. Natomiast ja uczestniczyłam w przysiędze wojskowej służby przygotowawczej w jednostce wojskowej. Przygotowywani są, przyszli żołnierze do 15 brygady zmechanizowanej w Giżycku. Natomiast po południu odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie Festiwalu Kultury Łowieckiej, na której uczestniczył Pan Wicestarosta. 13 lutego
Byliśmy w Olsztynie, tutaj wszyscy jednym samochodem jechaliśmy na podpisanie aneksu do umowy na remont drogi z Prowy, ponieważ już jesteśmy po przetargu, mówię o tej pierwszym odcinku, po przetargu, po zmianach, więc musieliśmy podpisać ten aneks po to, żeby za chwileczkę pisać wniosek o płatność. 16 lutego, o czym wspominał Pan Przewodniczący, odbyła się Społeczna Rada Mazurskiego Centrum Zdrowia i w drugiej połowie dnia, w ciągu dalszej mazurskiej belki rowerowej, byliśmy tutaj z Panią Sekretarz, z Panem Wicestarostą w Urzędzie Marszałkowskim, był obecny również starosta i wicestarosta Giżycki, był Pan Burmistrz, był przedstawiciel stowarzyszenia. No troszeczkę niepokoję nas, trochę taki zwrot, jeśli chodzi o mazurską pętlę rowerową. Ciąg dalszy we wtorek 28, spotkanie w Giżycku, także na razie tutaj w szczegóły nie będę Państwa wprowadzać, jak już uzgodniły pewne rzeczy, to na pewno Państwo wszystkiego się od nas dowiecie. 17 lutego rano była na rozpoczęciu komisji kwalifikacyjnej, bo dwa tygodnie w tej chwili trwa. Ma miejsce w schronisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 21 lutego byłam na walnym zebraniu członków lokalnej grupy rybackiej w Wilkasach. Tak jak Państwu mówiłam, skierowałam do zarządu pismo w sprawie tej składki. Dyskusja była w sprawach różnych, jeśli chodzi o tę składkę. Zaproponowałam, żeby ze swoimi propozycjami, żeby nie następowało to w taki dynamiczny sposób, jak to było w czerwcu ubiegłego roku, żeby z nami nie rozmawiać, no to jest nie do przyjęcia, że się z członkami na ten temat nie rozmawia, więc myślę, że się dojdzie do jakiegoś spotkania zarządu lokalnej grupy rybackiej, zarządów, wszystkich zarządów, nie tylko powiatów, ale zarządów jednoosobowych gmin, by pewne rzeczy przedyskutować i porozmawiać. Myślę, że dojdziemy do konsensusu. Natomiast w dniu wczorajszym mieliśmy wizytę z kolei przedstawicieli szkoły takiej 11-letniej, tak? Była Pani Wicedyrektor z przedstawicielem tego instytutu, który przygotowuje dokumentację. Chcemy z nimi przygotować projekt w ramach też programu Polska-Rosja, ale to już w tym działaniu dotyczącym ekologii i ochrony powietrza. My chcielibyśmy robić w ramach tego projektu, jak Państwu już kiedyś wspominałam, nasz tutaj ten budynek, a oni będą robili taką pełną automatykę sterującą, system sterowania, dostarczania ciepła. Taki ciekawy, innowacyjny bardzo projekt. Także podpisaliśmy wczoraj takie wstępne porozumienie i myślę, że teraz ten czas do czerwca musimy wykorzystać na szkolenie. Wiemy, że 15 marca powstanie komitet, sekretariat, jak to się nazywa sekretariat? No w każdym razie w Olsztynie, który będzie tutaj obsługiwał tą część tego projektu i również taki sekretarz powstanie po stronie Kaliningradu. Natomiast no, musimy iść jak na szkolenia i najlepiej by było, gdybyśmy mogli jakoś wspólnie tutaj uczestniczyć w tych szkoleniach. Bo myślę, że ten program, że konkursy ruszą od, tak jak mówią, na razie do czerwca. Dziękuję. Dziękuję Pani Starosto. Szanowni Państwo, przechodzimy w takim razie do zapytań radnych do przekazanych informacji. Czy Pani i Panowie Radni mają zapytania? Nie widzę, w takim razie zamykam punkt 5. Witam Pana Burmistrza na naszej sesji. Bardzo nam miło, że zaszczycił Pan naszą obecnością i witamy również Pana Krzysztofa Lasowskiego. Szanowni Państwo, przechodzimy w takim razie do punktu 6. Interpelacji, zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna interpelacja i zapytanie na piśmie. Czy w tej chwili Panie i Panowie Radni mają zapytania? Bardzo proszę. Bardzo proszę, Maciej. Chciałem spytać, czy Pani zauważyła, że intensywne cięcie drzew przy drodze Kuty Węgorzewa. Chciałem spytać, czy to ma związek z rzeczywistą chorobą tych drzew, czy to jest to choroba ministra Szyszki? Nie, czyli... jest to choroba ministra Szyszki. Jest to planowa wycinka drzew uzgodniona z RDOŚ-iem. My w tej chwili nie wycięliśmy żadnego drzewa bez zezwolenia.
Zresztą, proszę pamiętać, ta ustawa dotyczy prywatnych posesji i tych tam, gdzie nie odbywa, czy nie działa, nie ma działalności gospodarczej. Niestety to nie jest prywatna posesja, tu uzgadniamy wszystko, także wszystkie te drzewa mają zezwolenie na wycinkę. Oczywiście tą wycinkę, jak Państwo wiecie, te zezwolenie daje nam burmistrz, znaczy służby pana burmistrza, ale wszystko jest uzgadniane w RDOŚ. No w tym temacie ja też mam pytanie, co prawda domyślam się, że już też mi uzupełniono informację, bo na Armii Krajowej tutaj ten ciąg tych lip takiej tej alei został oznakowany właśnie cyframi. Domyślam się, że jest to do wycinki. Szkoda tego starego właśnie starego drzewo. Co bardziej, że no to fajne dosyć te fazy był tych lip. Rozumiem, że to jest związane z planowaną inwestycją przebudowy rąk. Ścieżki rowerowe przy tym, tak? A, ścieżki rowerowe też. Pan pewnie już zechce więcej powiedzieć, tak? To no, może... Ale to może, czy ty w tym momencie, czy... A gdyby pan burmistrz był tak uprzejmy, to może w tym momencie mam odpowiedzieć. Można to w zasadzie mówić o dosyć długim odcinku drogi 63, właśnie ciąg ulicy Krajowej i dalej. Część wycinki, która się odbywa, na przykład poczynając tutaj od Klimek w kierunku na Węgorzewo, to jest wycinka typowo związana z obsługą drogi, czyli na wniosek Generalnej Dyrekcji. I jest to wycinka, która odbyła się po analizie dendrologicznej. Także tutaj nie ma pochopnych decyzji, zanim się takie zezwolenie wyda na wycięcie drzewa. To jest najpierw ekspertyza dendrologiczna, czy rzeczywiście takie drzewo jest no, osłabione, żeby można je było wyciąć. Natomiast te kawałki, te odcinki tutaj miejskie, no to poczynając właśnie od skrzyżowania z Targowo, to jest przygotowanie pod przyszłe rondo, plus kawałek ścieżki rowerowej, tak jak pani starosta podała, ponieważ będzie dowiązanie istniejącej ścieżki z Greenvelo oraz ścieżki przy 650. Także to są jak gdyby zaplanowane już działania inwestycyjne, niezwiązane z jakimś pozyskaniem drewna. Dziękuję. Proszę bardzo, kolejne zapytania. To może ja jeszcze w sprawie tej wycinki, czy jest planowana też wycinka przy drodze krajowej odcinek Giżycko-Węgorzewo? Bo tam widzę na tym krytycznym miejscu, gdzie są z miejscowości Soldany, te dwa zakręty, tam dochodzi do bardzo wielu zdarzeń, samochody wypadają często i tam w miejscu, gdzie były te drzewa ścięte przez samochody, dokonuje się nasadzeń, więc wydaje mi się tak, zarobem. Ale to jest nadal niebezpieczna odległość od pasa drogowego. Z tego co wiem na dzisiaj, to wniosku Generalnej Dyrekcji na tym odcinku nie ma. Także jeżeli byłyby, możemy spróbować, jeżeli tutaj oczywiście mogę potwierdzić, jakieś zagrożenia podatkowości, możemy spróbować na przykład skierować pismo. I tak się standardowo robi. W wypadku jakichś zgłoszeń, zagrożeń na danych odcinkach możemy zgłaszać. Generalna Dyrekcja to rozpatruje. Jeżeli ja mogę to powiedzieć, to ten odcinek, o którym pan mówi, to jest teren na terenie powiatu Giżyckiego. Który powiatowej policji Węgorzewy stricte nie dotyczy. Znaczy, wiemy, że jest tam odpowiedź spora. Bywało, że zgłaszaliśmy nawet sytuację nie na naszym terenie, ale które mają wpływ na użytkowanie naszych mieszkańców. Tak, bo zwykle najpierw przyjeżdża nasza drogówka, a później wzywają Giżycko. Tak. Dziękuję. Kolejne pytania. Adwokat, pan wicestarosta. Postaram się w jednym zdaniu, bo ten temat bardzo często jest poruszany w tym sensie, że drogowcy wycinają drzewo i za chwilę jest sadzone następne. To nie wynika z gorliwości zarządców dróg, a z nakazu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jeżeli zarządca drogi ubiega się o wydanie decyzji pozwalającej na wycinkę, otrzymuje ją pod warunkiem odsadzenia tej samej już większej ilości drzew. My jako powiat dostajemy... Ale nie musi w tym samym miejscu. To wysadzimy oczywiście już zgodnie z rozporządzeniem za rowę.
Generalna no, też to robi. No, niekiedy te pasy drogowe są na tyle wąskie, że dalej się po prostu nie da. Muszą wywiązać się ze zobowiązania RDOŚ-owego. Tu jest problem, tak? W tym nakazie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy panie i panowie radni mają jeszcze zapytania do bieżących spraw? Nie widzę. W takim razie zamykam punkt 6. Raz jeszcze witam w punkcie 7 pana burmistrza i bardzo bym prosił o informację na temat działalności naszej gminy na Dziorzewo. Jeszcze tylko uzupełnienie do tych tematów drzewno-drogowych, pan mi to określił. Krótkie uzupełnienie, że nie tylko na działkach prywatnych, prywatnych można dokonywać tutaj swobodnej wycinki. Również wtedy, kiedy jest to działka prywatna, ale rzecz dotyczy działalności gospodarczej. Wtedy również należy uzyskać zezwolenie. Także tylko jakaś niekomercyjna, taka doraźna wycinka na terenie prywatnym jest, podlega tej liberalizacji w myśl nowej ustawy. Więc jeżeli w urzędzie załatwialiśmy do tej pory sprawę zezwoleń na wszystkie wycinki, to tylko i wyłącznie wycinka taka ta własna, prywatna nie podlega już. No tak, to są inne wymiary, tak, to już są takie parametry. Z nowości to polecam pierwszy numer Gazety Węgorzewskiej, dzisiejszej Gazety Bezpłatnej. Jest to gazeta samorządowa. Będzie w nakładzie 2000 egzemplarzy. Mamy nadzieję, że to będzie wychodziło regularnie. Po co taka inicjatywa? To nie jest po to, żeby walczyć z gazetą z Tygodniem Węgorzewskim, tylko po to, żeby uzupełniać to, o czym pisze Gazeta Węgorzewska. Często zdarzało się tak, czy Tydzień Węgorzewski, przepraszam. Często zdarzało się tak, że te informacje, które chcieliśmy, naszym zdaniem ważne dla mieszkańców, przekazać do Gazety Węgorzewskiej, okazało się, że trzeba za to płacić. Było to kuriozalne, bo to zawsze trzeba było płacić. Kiedy chcieliśmy przekazać informacje o na przykład nie, imprezach kulturalnych, dniach Węgorzewa i tak dalej, więc no, coś, o czym gazeta no, powinna pisać, żeby mieć kontakt z czytelnikami, okazywało się, że za to trzeba jakieś ponosić wydatki. I tak w gazecie, w Tygodniu Węgorzewskim opłacamy strony biuletynu miejskiego, opłacamy ogłoszenia i tak dalej, i tak dalej. I tutaj polityka obecna Tygodnia Węgorzewskiego idzie w tym kierunku, żeby właśnie coraz bardziej zawężać te pole manewru dla naszych wiadomości. Stąd, żeby mieszkańcy nie byli pozbawieni tej informacji, to taka inicjatywa. Ja może tutaj dam, jakby można było Mariusz puścić tak. Ja otrzymaliśmy z panem ale przepraszam. Gdyby ktoś nie miał, to proszę bardzo. Ja mam nadzieję, że ta gazeta będzie żyła, rozwijała się, że informacje, które tam będą się pojawiały, to nie będzie tylko efekt pracy redaktora gazety, ale również współpracy z Komendą Policji, z jednostką, ze strażą, z radnymi, z mieszkańcami i tak dalej, po to, żeby no wszystko to, co jest istotne i ważne, tutaj zamieszczać. Trzeba pamiętać, że to będzie informacja bezpłatna, więc nie ma się czego obawiać, że jeżeli ktoś chce o czymś swoim powiedzieć, istotnym dla mieszkańców, to może z tego medium po prostu skorzystać. Czas pokaże, czy to się przyjmie, czy to będzie korzystne. Moim zdaniem tak. Informacja związana z rondem jeszcze przetargowej i krajowej. Ważna, już został ten obszar przekazany jako plac budowy. Jest w tej chwili w gestii firmy Strawa, która będzie tam generalnym wykonawcą. I ostatnia informacja, która pani starosta mówiła o projektach z programu Polska Rosja. My również mamy kolejny projekt z programu Polska Rosja z takim ciekawym miastem na północy obwodu kaliningradzkiego, nad morzem, miasto Zielonogradzk, z którym podpisaliśmy na dniach porozumienie. I co ciekawe, takie trochę zabawne to jest, ale dzięki temu powstanie kanalizacja, być może kanalizacja sanitarna w miejscowości Węgielsztyn i oczyszczania w Dąbrówce Małej. Więc może się okazać, że mieszkańcy tamtych terenów, nawet nie wiedząc o tym, jak gdyby
korzystając z tej kanalizacji, będzie to, będą to zamieszczali programu Polska, programowi Polska w Polsce. No to tyle. Dziękuję panie burmistrzu za informację. Bardzo proszę o pytania. Organizacyjne, niekoniecznie organizacyjne podlegające pod urząd miejski, jeżeli mają istotne informacje z punktu widzenia gminy, miasta, oczywiście. To tak, kto jest redaktorem, z kim się kontaktuje? Redaktorem jest pan Styrańczak, kontakt jest tam na łamach gazety. Można to zrobić przez adres mailowy promocja@rzewu.pl. A jeszcze mam pytanie, czy dostęp do tej gazety można rozszerzyć o dwa szpitale węgorzewskie, znaczy węgorzewskie, mieszczące się w Węgorzewie? Dostęp w sensie... Tak, żeby taki jeden numer trafił do... Tak, rozmawialiśmy tutaj już z komendantem, tutaj również z komendantem, że jest taka możliwość, że po prostu pewną pulę będziemy na przykład sami dostarczać, to jak ktoś chce, to może w momencie wydania, po to, żeby to no, jakaś tam kilkanaście egzemplarzy na daną jednostkę było dostarczane. Dziękuję. Czy jeszcze panie i panowie radni mają zapytania do przekazania informacji? Proszę. Ja chciałem jeszcze się upewnić dokładnie, panie burmistrzu, jak to jest to wycinku tego drzewa na własnych, no, na swojej własności. Bo się ludzie pytają, czy zezwolenie trzeba, czy nie. To znaczy się, ktoś na swoim własnym ma jakieś krzaki, nie krzaki, tam to wycinać może bez zezwolenia? I wcześniej też może krzaki, tak. Tak. Nie chcę być propagatorem tego wycinania, więc nie będę tutaj mówił, czy tak, czy nie. Ustawa mówi, że może. Natomiast proponowałbym dla własnego bezpieczeństwa, to nie jest trudna sprawa, jednak w urzędzie swoim własnym zweryfikować, czy ja mogę, czy nie mogę. Chcę mieć stuprocentową pewność, ponieważ pozostały kary bardzo solidne za, niestety, za nieuprawnioną wycinkę. Więc jest to oczywiście zliberalizowane. My też mamy pewne wątpliwości co do tej ustawy, wysyłaliśmy pracownika na szkolenia, ale po prostu polecałbym za każdym razem upewnić się we własnym urzędzie. Albo ciąć teraz, albo czekać na zmianę ustawy. Tak. I właśnie jest zapowiedź medialna, że być może ta ustawa się zmieni, więc zobaczymy. To szanowni państwo, widzę, że nie ma więcej zapytań. Zamykam punkt 7. Dziękuję panu burmistrzowi za przekazane informacje. I w tym momencie przechodzimy do omawiania tutaj wszystkich tematów związanych z dzisiejszą sesją zaplanowaną właśnie w miesiącu lutym. Przechodzimy do punktu 8. Zapoznanie się z informacją zarządu powiatu w zakresie standaryzacji naszego szpitala, w tym z planami inwestycyjnymi szpitala na rok 2017. Raz jeszcze witam panią dyrektor Katarzynę Kropiczko. Zajmowaliśmy się na posiedzeniu komisji szczegółowo omawianiem tego tematu. Bardzo proszę panią wiceprzewodniczącą Teresę Petiuk o przekazanie informacji, ewentualnych wniosków do przekazanych tutaj dokumentów. Komisja Spraw Społecznych i Finansów zajmowała się tym tematem. Jeśli chodzi o sprawozdanie, któreśmy otrzymali, przygotowała to pani dyrektor, pani Kopliczko. Najgłówniejszym celem na 2017 rok, jak żeśmy tutaj się dowiedzieli, jest pozyskanie nowego kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie w zakresie rehabilitacji neurologicznej. W momencie otrzymania kontraktu szpital zmuszony będzie do wyposażenia oddziałów, niezbędny sprzęt medyczny i niemedyczny. Szacowana wartość inwestycji około 300 tysięcy złotych. Ponadto pod koniec roku 2016 pani dyrektor zleciła wykonanie dokumentacji i przygotowanie dokumentacji technicznej. Celem złożenia wniosku w 2017 roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektu pod nazwą zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację obiektu szpitala z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i wymianą oświetlenia na LED-owe. Przewidziana wartość inwestycji to 2 300 000 zł z możliwością dofinansowania do 85%.
Mamy dokładnie przedstawione poszczególne sale, należy jakieś wykonać prace remontowe. Tu również jest wzmianka, że w stosunku do szpitala toczy się postępowanie administracyjne, możliwe przez stację wojewódzką, sanitarną, epidemiologiczną. W związku z niewykonaniem tych wszystkich prac dotyczących remontu. Ale świat zwrócił się z prośbą, ażeby te wszystkie prace, które zostały, te prace remontowe, które zostały zrealizowane w 2016 roku, żeby z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do końca 2017 roku. Dziękuję za przekazaną informację. Bardzo proszę Pani, Panowie Radni, czy są zapytania? Radny Zawadka. Ja mam taki wniosek, żeby może korzystając z obecności Pani Dyrektor i telewizji Węgorzewo, żeby mieszkańcy w taki przystępny sposób dowiedzieli się, co Pani Dyrektor zrobiła, co jeszcze zamierza zrobić i mniej więcej w jakich terminach, a w szczególności, żeby jeszcze dwa słowa może o tych parkingach przyszpitalnych, bo tam stan tych miejsc jest dosyć taki po zimie, jeszcze gorszy, krótko mówiąc, niż był. Ja zanim oddam głos dla Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, też bym bardzo prosił Panią Dyrektor, bo tutaj mam to pytanie, pojawia się wśród mieszkańców obawa co do POZ-u. I uważam, że tutaj pod tym względem zabezpieczenia medycznego, żeby Pani Dyrektor kilka słów powiedziała na temat podjętych tutaj decyzji i rozmów w tym zakresie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej poradni. Jednocześnie też bym prosił tutaj Panią Starostę o tą informację też publicznie, że jesteśmy w sieci, tak, i tutaj na dzień dzisiejszy wszystko przynajmniej wskazuje na to, że działalność szpitala jest niezagrożona. Szanowni Państwo, może zacznę tutaj od tej głównej, najważniejszej dla nas informacji. Rzeczywiście ustawa dotycząca sieci została przyjęta jednocześnie z przesunięciem 3-miesięcznym, czyli ustawa o sieci będzie obowiązywała od 1 października. Mazurskie Centrum Zdrowia zostało przyjęte do sieci, w związku z powyższym działalność szpitala jest absolutnie niezagrożona, w sensie oczywiście ustawy, tak? Ustawa przyjmuje nasz szpital do działalności. Co się z tym wiąże? Tak naprawdę na dzień dzisiejszy trudno nawet jest w tej chwili powiedzieć. Chodzi o to, że pewne usługi, które świadczy szpital na dzień dzisiejszy, zostały automatycznie wprowadzone do systemu i na to zostaną zagwarantowane środki finansowe. Chodzi tu przede wszystkim o umowę w zakresie oddziału chorób wewnętrznych, izby przyjęć, rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz ORD, czyli ośrodka rehabilitacji dziennej, które również oczywiście specjalistyka, czyli poradnie, które w tej chwili posiadamy, poradnia kardiologiczna i poradnia endokrynologiczna, zostają automatycznie wprowadzone w system i na to środki mają być odgórnie zagwarantowane. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy, jaki okres będzie obowiązywał, jeśli chodzi o funkcjonowanie umów. Mówiło się początkowo o okresie 4-letnim, w tej chwili również mówi się nawet o dłuższych okresach, nawet do 10 lat. Jeśli chodzi o pozostałe umowy, czyli o umowę psychiatryczną w zakresie detoksykacji, z informacji, które posiadamy ze spotkania z panem dyrektorem Zakrzewskim, umowy mają być automatycznie przedłużone do końca roku 2017. W ramach sieci nie zostaje z automatu zakwalifikowana fizjoterapia ambulatoryjna i na to ma być oddzielne postępowanie konkursowe. W tej chwili jeszcze nie mamy informacji, czy to będzie konkurs. Prawdopodobnie umowy te będą aneksowane na kolejny rok, czyli w tej chwili kończą nam się 30 czerwca. W związku z powyższym nie będzie na to konkursów, a będą przedłużone na okres roczny, czyli do 30 czerwca 2018 roku. To jeśli chodzi o ustawę sieci. Finansowanie. Mówi się, że finansowanie ma być na poziomie obecnego finansowania. Czyli ma być dobrze, mówi się, że ma być bardzo dobrze. Ograniczenia w dostępności ma nie być, tak? Kolejek ma nie być. My tak naprawdę no nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Ma być to zryczałtowana usługa.
Do tej pory każdy oddział rozliczał się indywidualnie, był pewien plan stworzony, tak, mieliśmy przyjętą pewną liczbę punktów, którą mieliśmy zrealizować w zakresie danej umowy i na tej podstawie było fakturowanie usług. W tej chwili mówi się o ryczałcie, czyli jednocześnie również w przypadku szpitala i poradnie specjalistyczne, jak i oddziały zostają jako procedura zryczałtowana. Czyli można powiedzieć, że niezależnie od ilości punktów, które były w poprzednim roku, możemy, powiedzmy, jeżeli przyjmowaliśmy w tym roku 100 pacjentów, to możemy wykonać 50. No nie jest tak do końca, ponieważ ta weryfikacja będzie po roku. Jeżeli rzeczywiście fundusz stwierdzi, że dana jednostka nie wykonywała kontraktu na poziomie poprzednich lat, będzie miała zmniejszone finansowanie. Czy będzie lepiej? Naprawdę, trudno w tej chwili powiedzieć, tak? bo nie wiemy, założenia są takie, że finansowanie generalnie powinno być na poziomie roku 2015, wykonania roku 2015. Każdy, wiadomo, wolałby, żeby to było wykonanie roku bieżącego, ponieważ delikatny jakiś wzrost, tak? No, cokolwiek, jakby nawet w przypadku płacenia nadlimitów jest to jakby wzrost kontraktu, więc każdemu z nas byłoby wygodniej, gdyby to finansowanie było na poziomie danego roku. Konkursy, które mogłyby się ewentualnie odbyć, to oczywiście odbyłyby się w zakresie nowego oddziału, o który się staramy, tak, od wielu lat, jeśli chodzi o rehabilitację neurologiczną. W dniu wczorajszym rozmawiałam z panem dyrektorem Zakrzewskim i powiem tak, dał zielone światło. Na 99% uważa, że ten kontrakt wejdzie w życie, że pieniądze się znajdą, ponieważ w styczniu, 1 stycznia zmienił się system finansowania w rehabilitacji. W poprzednich latach, jeśli chodzi o rehabilitację stacjonarną, mieliśmy osobowniki, za które mieliśmy płacone. W tej chwili od stycznia weszły jednorodne grupy pacjentów. Czyli mamy daną jednostkę chorobową, która jest wyceniona na pewnym poziomie i niezależnie od tego, czy może nie niezależnie, są do danej procedury przypisane pewne zakresy diagnostyczne, co trzeba wykonać, ile pacjent okres pobytu, ile ten pacjent powinien przebywać w danej jednostce i na tej podstawie jest zapłata. Powiem Państwu szczerze, że widząc w tej chwili realizację tego kontraktu praktycznie przez okres 2 miesięcy, wydaje się, że może być bardzo dobrze. Jak będzie dalej? Pytanie, czy ktoś będzie płacił za nadlimity, w tym zakresie nie wiemy, tak? Oczywiście robimy tutaj wszystko zgodnie z prawem. Musimy mieć świadomość tego, że pokazując Narodowemu Funduszowi Zdrowia, że mamy duże nadlimity w krótkim czasie, no możemy się spodziewać kontroli, tak? W związku z powyższym no musimy pilnować tego wszystkiego, żebyśmy po prostu udowodnili słuszność, tak? Potrzebę i słuszność przyjmowania, że tutaj szpital w jakiejś sensie no, nie kombinuje, tak, żeby tych pacjentów mieć. Chodzi o to, że w tej chwili duży nacisk i wskazanie jest na przyjmowanie pacjentów po zabiegach ortopedycznych. Żeby tutaj jak najmniejszy czas oczekiwania był do przyjęcia tego pacjenta. To również może spowodować sytuację tego typu, że pacjenci, którzy zostali zapisani do oddziału rehabilitacji stacjonarnej z lżejszym schorzeniem, czekający w kolejce, powiedzmy, już od 1,5 roku czy od 2 lat, może być sytuacja tego typu, że ta kolejka niestety, ale będzie się zwiększała, będzie narastała. Jeżeli będziemy przyjmować pacjentów ostrych, w tym momencie ci pacjenci z lżejszym schorzeniem niestety będą musieli czekać, bądź tak naprawdę trzeba będzie może przekwalifikować pacjenta i zakwalifikować go do rehabilitacji dziennej, tak? Być może ten pacjent nie wymaga opieki całodobowej, pielęgniarskiej i lekarskiej i będzie pacjentem dochodzącym. Kolejna rzecz to jest podstawowa opieka zdrowotna. Rzeczywiście po raz kolejny borykaliśmy się z brakiem kadry. W tej chwili również sytuacja no, nie jest za ciekawa, ale udało nam się przedłużyć okres funkcjonowania poradni o kolejne 3 miesiące, ponieważ tutaj bardzo dużą rolę odegrała w tym pani dr Szostak, która bardzo nas wspiera w tym założeniu i bardzo mocno nas wspomaga. Również w związku z tym, że jest to lekarz, który pracuje i w oddziale i pracuje, wspomaga jeszcze inne jednostki, zwróciłam się z prośbą do Narodowego Funduszu Zdrowia o zmianę harmonogramu czasu pracy poradni. Fundusz przyjął naszą propozycję, zważywszy, że wiemy, że w Ambitusie również są w tej chwili problemy z dostępnością do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ta poradnia w tej chwili będzie funkcjonowała od godziny 8 do godziny 15.30,
a po 15.30 ewentualne będą wizyty domowe. No nie jest tak, generalnie pacjent zawsze przychodzi do poradni po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, tak, umówieniem się na konkretną wizytę, także zabezpieczymy naszych pacjentów, tą ilość, którą w tej chwili mamy, oczywiście wstrzymaliśmy w tej chwili możliwość zapisywania się i składania deklaracji, ponieważ no, ta sytuacja w tej chwili jest jeszcze taka mało stabilna, ponieważ nie chcemy jakby robić takich złudzeń pacjentom, że w tej chwili zadeklarujemy, że tak, oczywiście proszę się do nas przypisywać, a jednak po 3 miesiącach stwierdzimy, że kadry tej medycznej nadal nie mamy i zostawimy jeszcze większą populację bez zabezpieczenia. Dlaczego 3 miesiące? Dlatego, że w tej chwili prowadzone są już od dłuższego czasu rozmowy z 2 lekarzami i mamy taką nadzieję, że w perspektywie jeden lekarz doszedłby do nas w kwietniu, a drugi doszedłby do nas w maju. Jeżeli rzeczywiście udałoby nam się tutaj dokończyć te nasze rozmowy i żeby to się zakończyło takim finałem, w tym momencie rzeczywiście mamy większą liczbę kadry medycznej i możemy manewrować tymi pracownikami. W tym momencie możemy część lekarzy przenieść na podstawową opiekę zdrowotną i wtedy ten proces zupełnie inaczej by funkcjonował. To jest to i jeszcze tak. Jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu, Szanowni Państwo, to co mogliśmy w ubiegłym roku, kupiliśmy trochę tego gresu, przesypaliśmy, to myślę, że poprawiło w dużej mierze, bo w porównaniu do poprzednich lat rzeczywiście tych dziur było dużo. Na dzień dzisiejszy no, nie jesteśmy w stanie pójść w kierunku zainwestowania i stworzenia parkingu z prawdziwego zdarzenia, bo to są ogromne pieniądze. Tak jak Pani Rada tutaj powiedziała, w tej chwili dla nas główną taką rzeczą jest właśnie zakontraktowanie i wyposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej, który docelowo miałby przenieść na dodatkowe środki finansowe, które ewentualnie później moglibyśmy stopniowo w jakiś sposób wygospodarować coś na parking. Kolejną rzeczą, którą również chcemy zrealizować, jest właśnie ta inwestycja dotycząca pozyskania środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to program zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Chcielibyśmy w ramach tych środków docieplić zdrowodawcę. Jest to dla nas bardzo ważna rzecz, ponieważ to, że mamy budynek docieplony, to jeszcze nie jest jakby kompleks tej termomodernizacji. Mamy w tej chwili taką sytuację bardzo niezręczną, ponieważ w ubiegłym roku, już tak nawiążę może do tych remontów, kompleksowo wyremontowaliśmy oddział chorób wewnętrznych. Jest ładnie, czysto, ale niestety przez te nieszczelne dachy, przez te nieszczelne kominy nam zaczyna zalewać i w tej chwili nowe odremontowane sale musimy ponownie suszyć od tej wilgoci, skrobać i malować. W związku z tym musimy zrobić to. W ramach również tej inwestycji chcemy wymienić centralne ogrzewanie, wymienić system ciepłej wody, wchodzimy w fotowoltaikę, kolektory słoneczne, wymiana oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego na LED-owo. I wierzymy, że te elementy, po wprowadzeniu tych elementów w szpitalu będą jakieś oszczędności. Także parking, przykro nam, ale musimy odsunąć troszeczkę w czasie, w miarę możliwości, tak żeby oczywiście te najważniejsze punkty, tak, newralgiczne, będziemy w jakiś sposób przysypywać. Ja wiem, to jest naprawdę utrudnienie, proszę mi wierzyć, że dla nas, jako dla pracowników jest to problem, nawet czy w stanie dojechać do pracy, bo społeczeństwo nasze jest takie, że nieważne, że powiedzmy 20 metrów dalej jest duży plac, tak, każdy brnie jak najbliżej szpitala, najlepiej jakby można było pod samo wejście podjechać, więc nasze prawniki w tej chwili to wszystko no, wygląda tragicznie, tak, bo no niestety. Dziękuję Pani Dyrektor. Tutaj jeszcze prosiła o głos Pani Przewodnicząca Grzegorzka. Pani Dyrektor, Pani w piśmie do zarządu, że będzie Pani aplikowała ośrodki właśnie na tą inwestycję pod nazwą zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację obiektu szpitala, zastosowanie odnawialnych źródeł energii i wymianę oświetlenia na LED-owe. Wartość tej inwestycji jest szacunkowa 2 300 000. Dofinansowanie 85%. Mam pytanie, czy ma Pani środki na wkład własny? To jest kwota 335 tysięcy. Jest taka możliwość w Narodowym Funduszu Zdrowia zaciągnięcia pożyczki. Ta pożyczka jest dosyć nisko oprocentowana, bo to jest na poziomie 3%.
No nie mamy innych możliwości, tak? No oczywiście, jeżeli Państwo radzą, ochrony środowiska, tak? Jeżeli oczywiście otrzymamy pomoc od organu założycielskiego, od sąsiednich, tak, podmiotów, jak najbardziej, no ale muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę no, nie mamy w tej chwili możliwości czekania i odciągania tych pewnych inwestycji dalej, ponieważ tak jak mówię, pewne elementy są zrobione i w tej chwili powtarzamy, tak, czyli zbędnie wydajemy pieniądze, jeżeli nie wykończymy tak dalej. No. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze macie Państwo? Proszę, że w tej chwili muszę Państwa zdolność kredytową szpitala. To jest teraz najważniejsze. Także były takie momenty, gdzie nie było zdolności kredytowej, tak? Jak się rozlicza z razu, no to cóż, bank. Ale liczymy na wsparcie. Zdolność na podróżkę też. Sytuacja przynajmniej... Ale to nie znaczy, że jest bardzo dobrze, prawda? Jest dobra. Jest stabilna. Stabilna, dokładnie. Czy panie i panowie radni mają jeszcze pytania do tej informacji, którą właśnie omawialiśmy i na komisji, i w tej chwili, no, tutaj ją pani dyrektor nam uzupełniła. Nie widzę więcej wniosków. Pani dyrektor, bardzo dziękujemy za przygotowaną informację, dziękujemy za przekazane informacje. Rozumiem, że zapoznaliśmy się właśnie z tą informacją i rada nie wnosi żadnych uwag do przedstawionych właśnie tych informacji. Zamykam punkt 8, przechodzimy do punktu 9. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzonej działalności za 2016 rok. Też na komisji temat był omawiany. Bardzo proszę panią przewodniczącą o informację. Temat nam opracował powiatowy przedstawiciel Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pan Jerzy Biedrzycki. Tak naprawdę to w zasadzie nic się nie zmieniło od ubiegłego roku. Aktualnie w inspektoracie pracują 3 osoby. Inspektorat posiada niezbędny sprzęt, urządzenia biurowe oraz dysponują służbowym samochodem osobowym. Inspektorat jest jednostką finansowaną ze środków dotacji przyznawanych na zadania zlecone przez wojewodę warmińsko-mazurskiego i w roku 2016 na ten cel wydano 196 193 zł. W roku 2016 również inspektorat korzystał z pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w postaci bezpłatnego garażowania oraz lokalu biurowego bezpłatnego. Dziękuję. Czy panie i panowie radni mają pytania? Czy też chcieliby zająć się tutaj głos w tej dyskusji na temat sprawozdania naszego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego? Nie widzę. W takim razie rozumiem, że zapoznaliśmy się z informacją i rada nie wnosi żadnych uwag. I kolejne sprawozdanie powiatowego rzecznika konsumenta z działalności za rok 2016. Powiatowy rzecznik jest z nami, pan Jacek Miszkiel, też był na komisji, omawialiśmy ten temat. Nie było, W tej chwili będzie możliwość zadania pytań, jeżeli takie są, ale bardzo proszę o opinię panią przewodniczącą. Radni zapoznali się z sprawozdaniem. Nie było rzecznika konsumentów, ale jest tak dokładnie opisane wszystko i w tabelach i również część opisowa, że właściwie, no chyba, że będą jakieś pytania dodatkowe. Można to tak zaznaczyć, że w roku 2016 było takich 19 wystąpień rzecznika i z tych 19 wystąpień 13 spraw zostało zakończonych pozytywnie, 4 negatywnie i 2 są w toku. No nie wszystkie sprawy, jak się okazuje, można załatwić pozytywnie, ponieważ czasami przedsiębiorcy nie zgadzają się z argumentacją wskazaną przez rzecznika bądź też konsumenta i niestety takie sprawy są oddalane, bądź też no, przychodzi tylko sytuacja taka, że można sprawę sądową wkraczać. Ale w ogóle do tych spraw takich konsultacyjnych z naszym rzecznikiem to było 184, czyli to dotyczy takich informacji prawnych w zakresie ochrony konsumentów. No, pan rzecznik napisał o tym, że trochę ma mało tych materiałów, że te materiały takie w postaci broszur i różnych poradników
informatorów narratorów na bieżąco, ponieważ te przepisy się zmieniają bardzo. No i warto było uczestniczyć w takich szkoleniach, których jest bardzo mało. To pani starosta powiedziała, nam uzupełniła, że jeżeli są takie szkolenia, to pan rzecznik jest wysłany, a te szkolenia rzeczywiście jest niewiele. Takie szkolenia są bardzo istotne, ponieważ tam oprócz tych takich namacalnych źródeł rzecznicy mogą wymieniać się doświadczeniami, co jest bardzo istotne, prawda? Czasami takie są różne sytuacje i wtedy mogą się wymienić. Dziękuję. Dziękuję pani przewodniczącej. Czy panie i panowie radni mają pytania do pana rzecznika? Nie widzę. Rozumiem, że informacja została przyjęta bez uwag. Bardzo dziękujemy panie Jacku za przekazane sprawozdanie. I w tym momencie zamykam punkt 10, otwieram punkt 11 i tu jest cały taki blok bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie naszego powiatu węgorzyskiego oraz jeszcze witam przedstawicieli naszych służb mundurowych, którzy opracowywali właśnie poszczególne tutaj tematy. I zaczynamy od pierwszego punktu, a mianowicie zapoznanie się z informacją o realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018. Taki program został przez nas uchwalony, go realizujemy. I bardzo proszę o ocenę realizacji tego programu właśnie panią przewodniczącą komisji. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem, które przygotował pan Laskowski. W zasadzie tak, było też tak szczegółowo dosyć opisane działalność, były wyszczególnione takie główne tematy, które były poruszane, niektóre instytucje, które brały udział. Także no, radni nie w zasadzie nie mieli pytań. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy w tej chwili panie i panowie radni chcieliby jeszcze prosić o uzupełnienie tej informacji? Nie widzę. W takim razie kolejny podpunkt to jest przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzeskim za rok 2016. To sprawozdanie państwo macie też w materiałach. Bardzo proszę o opinię komisji co do sprawozdania. Dziękuję. Zapoznałam się z sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Węgorzeskiego w 2016 roku. Skład komisji jest 8-osobowy, też nie zmienił się. Przewodniczy temu pani starosta tej komisji. Odbyło się 5 spotkań w styczniu, kwietniu, czerwcu, październiku i grudniu. Na te spotkania, w zależności od tematyki, byli zapraszani odpowiedni przedstawiciele służb, straży, inspekcji, instytucji. No i te końcowe wnioski mamy z posiedzeń tej komisji, a mianowicie wystosowano ponownie pismo do dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wycięcia kępy drzew w pobliżu ścieżki rowerowej, które zagrażają bezpieczeństwu rowerzystów. Następnie wystosowano pismo do wojewody z kolejną prośbą o zapotrzebowania dodatkowej karetki pogotowia dla powiatu węgorzeskiego. Następnie komisja ma wystosować pismo do burmistrza Węgorzewo o zintensyfikowanie działań mających na celu szybszą realizację zadań związanych z rozbudową monitoringu i centrum przyjmowania danych. To tyle. Bardzo dziękuję. Pani starosta chciała uzupełnić informację. Znaczy uzupełnić o pewną informację, która się pojawiła w dzisiejszej korespondencji, na razie jeszcze mailowo. W sprawie dodatkowej karetki pogotowia dla powiatu węgorzeskiego. Może to nie jest dodatkowa. Mam informację od pana wojewody właśnie, że się przygotowuje do zmiany systemu ratownictwa na terenie województwa, no i oczywiście na terenie powiatu węgorzeskiego. I jest tam propozycja zamiany specjalistycznej karetki wodnej w Sztynorcie na podstawową karetkę, też rozumiem, że w Sztynorcie. To dzisiejsze pismo tam jeszcze do konsultacji, do rozmowy. Powiem tak, WOP doskonale sobie radzi, jeśli chodzi o ratownictwo na wodzie. I myślę, że gdyby była taka propozycja, to byśmy ją chyba przyjęli, bo Sztynort to nie jest Banie Mazurskie, to jest dużo bliżej i na terenie naszego powiatu, ani na terenie powiatu Giżyckiego, Gołdawskiego. Bo taka karetka w Baniach Mazurskich stoi, która niby ma obsługiwać powiat węgorzeski w tamtym rejonie,
i powiat gołdawski. A tu jakby się pojawiła i ona tam pozostanie. W tym systemie ja widzę, że ona tam jest. A gdyby się pojawiła tutaj na naszym terenie, tu bliżej właśnie poselżańskiego terenu, uważam, że byłoby tutaj dobre. I będziemy analizowali, będziemy analizowali także. Zresztą w tym całoroczna czy tylko okresowa? Ja zrozumiałam, że całoroczna. A przynajmniej będziemy wnosić o całoroczną. Bo tam trzeba jakieś uwagi na nic. To dobra informacja, panie starosto. W takim razie miejmy nadzieję, że uda się tutaj w najbliższym czasie zrealizować. Szanowni Państwo, mamy punkt przyjęcie sprawozdania. Czy panie i panowie radni mają uwagi do sprawozdania? Jeżeli nie ma, bardzo proszę, kto z pani panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania, to jest przedstawione tutaj przez panią starostę. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag. I kolejna informacja, która jest dla nas przekazana przez Komendę Powiatową Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Węgorzewskiego za 2016 rok. Też szczegółowo omawialiśmy na komisji. Był pan, również był pan komendant. Komendant uczestniczył, tak, w posiedzeniu komisji. Bardzo proszę o opinię panią przewodniczącą. Komisja również zapoznała się ze sprawozdaniem, które przygotował przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, komisarz Piotr Wysocki. Właściwie był obecny pan komisarz Policji oraz pracownik. Oprócz tych wiadomości, które mieliśmy przekazane w wersji papierowej, pan Kulanów powiedział, w ogóle trzeba powiedzieć przede wszystkim o tym, że nasza Komenda Policji bardzo jest wysoko oceniona przez komendanta województwa, to pan przewodniczący na powie o tej właśnie o wykrywalności, ten wskaźnik bardzo wysoki, 74,5%. Pan komendant powiedział na naszym posiedzeniu o tym, że w ubiegłym roku były takie dwa wydarzenia, które miały istotny wpływ jako randze na bezpieczeństwo, a mianowicie zjazd NATO oraz Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie, gdzie również brali udział przedstawiciele naszej komendy pracownicy, czyli też bazie tam cząstka zespół. To ja chciałam tyle. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy panie i panowie mają jeszcze pytania do przedstawionej informacji przez naszą Komendę Powiatową Policji? To znaczy może ja zapytam o te przejście koło Rosmana, czy jakieś były monity, żeby poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu? W tej chwili jesteśmy w kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Niedługo odbędzie się spotkanie w sprawie tego przejścia. Ja konkretnych szczegółów nie przekażę, dlatego że jeszcze one nie zapadły. Tak? Prezydencie są tutaj. Jeszcze pan Krzysztof. Jeszcze może w tej sprawie, jeśli ktoś by stosował pismo do Generalnej Dyrekcji, na posiedzeniu tu Komisji Bezpieczeństwa przedstawiciel Generalnej Dyrekcji mówił, że jest możliwość zamontowania tego dodatkowego oświetlenia przy Rosmanie. To jest koszt około chyba tam 20-40 tysięcy. I prosił o przekazanie tego pisma od Komisji Bezpieczeństwa i Starostwa. I oni postarali się uwzględnić ze swoim budżecie. Myśmy również wspólnie z panem Marzyniakiem zastosowali pismo do pana Schmidta w sprawie ewentualnej przebudowy stworzenia ronda przy Kaprysie. No oczywiście to uwarło, a to nie ma kosztów, a badania, które Generalna Dyrekcja prowadziła, jednoznacznie określała, że ronda tam nie powinna być. W związku z tym myśmy też wystąpili z taką propozycją, czyli istnieje możliwość zamontowania świateł normalnych z przyciskiem dla przejścia dla pieszych. Więc też z panem Marciniakiem rozmawiałem, mówił, że raczej będzie ciężko, ale na razie w tym programie, który jest usuwania tych miejsc niebezpiecznych, tego nie ma, ale możliwe, że w przyszłości to zagadnienie zostanie podjęte przez Generalną Dyrekcję. Tutaj w kontekście jeszcze tego przejścia, to też mówiliśmy o poprawie w ogóle wszystkich przejściach na terenie naszego miasta poprzez doświetlenie, tak, jeszcze rozumiem, że to już temat jest... Wycięto drzewo przy przejściu. Tak. Wycięto. Generalnie jest za dużo przejść gdzieś. No tak, odległość między przejściami jest, powinna być 400 metrów, tak? Czy minimum. W każdym razie generalnie jest za dużo tych przejść. Ale nikt nie w tej chwili na pewno nie podejmie decyzji o zmniejszeniu, bo
mieszkańcy są przyzwyczajeni oczywiście. Dobrze, Szanowni Państwo, czy jeszcze mamy pytania do tej informacji sporządzonej Komendę Powiatową Policji? Kolejny podpunkt to informacja Komendy naszej Państwowej Straży Pożarnej też o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2016 i też bardzo proszę Przewodniczącą Komisji o ocenę i informację dotyczącą. Na posiedzeniu był obecny Pan Komendant Państwowej Straży Pożarnej. Wcześniej wystawiono materiały w wersji papierowej, mieliśmy przystanę mailowo, ponieważ było tego bardzo dużo, ponad 80 stron, więc bardzo dobrym wyjściem było przedstawienie wersji takiej multimedialnej, co zrobił właśnie Pan Komendant. Naprawdę, to było tak zostawione w piwulce, że tak powiem, i na pewno każdy nas wiele zapamięta, bo to musiał przeczytać, to po prostu jest niespisne, jest dużo było tych wydarzeń, było sporo, także no, Pan Komendant przedstawił właśnie samą działalność Państwowej Straży Pożarnej, jak również tych ochotniczych straży pożarnych, które funkcjonują na terenie naszego powiatu. Bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca jest łaskawa na Pana Komendanta, mówiąc, że była informacja w pigułce. No tak. Szanowni Państwo, czy są pytania do tej informacji właśnie przekazanej przez Pana Komendanta naszej Straży Pożarnej? Nie ma. Chciałbym serdecznie podziękować zarówno komendantom naszych służb, jak również pracownikom, którzy realizują nasz program właśnie powiatowy zapobiegania przestępczości, bo realizują zarówno pracownicy, jak i szkoły, jak i organizacje pozarządowe i inne środowiska. Z materiałów przekazanych możemy powiedzieć, że mieszkamy w bezpiecznym powiecie. To świadczą chociażby wyniki naszych tutaj służb, zarówno policji, jak i straży pożarnej, które były nam prezentowane w komisji. Tak więc raz jeszcze serdeczne podziękowania składamy tutaj na ręce wszystkich funkcjonariuszy, pracowników, którzy realizują właśnie i dbają o bezpieczeństwo i porządek na terenie naszego powiatu węgorzewskiego. A paniom i panom radnym bardzo dziękuję za przeanalizowanie tych wszystkich materiałów i ogłaszam 5-minutową przerwę. Dziękuję bardzo. Kontynuację sesji po przerwie. A chciałbym przed przystąpieniem do punktu 12 powitać tutaj dwie panie, panią Halinę i panią Dorotę, przedstawicielki Stowarzyszenia Dziewczyny z Nadsabiny, które mają do nas prośbę. Prośba została co prawda skierowana też pisemnie do nas o wsparcie inicjatywy bardzo, bardzo fajnej, o której za chwilę kilka słów powiedzą nam panie. Tak więc daję 2 minutki dla was celem zaprezentowania właśnie tego planu projektu i pochwalenia się również tymi osiągnięciami, które ostatnio zdobyłyście. Dobrze, dzień dobry Państwu, nazywam się Galina Pogodzi. Tak, to jest promocja naszego powiatu węgorzewskiego, więc tutaj tak, proszę, tak, proszę tak, tak, wysłuchać tak. tej informacji. Jestem prezesem Stowarzyszenia Powiat Mazurskich Dziewczyny z Nadsabiny. To jest Dorota Derwecka, moja koleżanka, nieoceniona członkini. I proszę Państwa, tak szybciutko, to stowarzyszenie istnieje od 2008 roku, działa na rzecz drugiego człowieka oraz chodzi o promocję gminy i powiatu. Jeżeli chodzi o powiat, to żeśmy reprezentowali na dożynkach wojewódzkich 2 razy nasz powiat, także no i w ogóle staramy się, gdziekolwiek jesteśmy, to mówimy skąd jesteśmy. Także teraz tutaj chcę głównie powiedzieć, zresztą na zdjęciach widać, co robimy, jeżeli chodzi, tak, to jest nasza wystawa, staramy się ludzi włączyć. Działamy tak międzypokoleniowo, w takim miksie pokoleniowym, bo jeżeli chodzi o nasz teatr, to aktorzy są od przedszkola do seniora, można powiedzieć, bo i w wieku produkcyjnym są wszyscy, także fajnie nam się to pracuje. Co teraz o spektaklu? Ostatni spektakl to jest 5 już ze spektakli pod tytułem Rotarze z Mazur. I proszę Państwa, myśmy dostali zaproszenie, to znaczy tak, jak jest działanie, to jakiekolwiek, jak jest reakcja, to potem jest wiadomo, nie? I więc w związku z tym dostaliśmy zaproszenie z Ustrzyk, z Domu Kultury.
i Teatru Formy Parada 19 parowe wieczory premierowe, które się odbędą 21 i 22 kwietnia w Ustrzykach Dolnych. I tutaj właśnie nam potrzebne są pieniążki na przejazd, bo tam zresztą sobie jakoś poradzimy, utrzymujemy się ze składek. Składki nie są takie duże, bo są 5 zł miesięcznie, także a jeżeli cokolwiek robimy, czy wieczory, czy coś z dziećmi, czy w ogóle cokolwiek, to dokładamy właśnie ze swojej własnej kieszonki. Także bardzo byśmy byli wdzięczni, gdyby Państwo nam pomogli. Jeszcze chcę się pochwalić, że żeśmy się zakwalifikowali do Sejmiku Teatrów Amatorskich, gdzie zaproszenie, w ogóle to wysłaliśmy film do Warszawy i tam Warszawa nas zakwalifikowała, bardzo wysoko zapunktowała do przedstawienia tego teatru naszego. Także no, myślę, że warto było też tutaj wesprzeć nas, żeby to pokazać, bo to jest nasz teren. Tak, no, no co, to się odbędzie w Łukowie, w Siedleckim. No i tyle, no nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Wystawiliśmy dwa światy, Droga Exodus, Puls Życia, Rotarze z Mazur. Występowali w Budrach, Posedrzu, Węgorzewie tam po dwa razy, żeśmy występowali w Giżycku, w San Bruno, gdzie nas też bardzo miło przyjęli, naprawdę było super. W Jeziorowskich, w Harszu, w Baniach Mazurskich. No i na przykład chcą, żebyśmy musieli coś mniejszego zrobić, bo chcą, żebyśmy jeszcze coś wystawiali. A nasz teraz teatr ma bardzo dużo aktorów, bo to gdzieś 30 osób. Także z tym, jeżeli chodzi o ten sejmik, to mieliśmy w luty wystąpić też, ale się okazało, że mają zrobioną scenę. Więc przełożyli to do Łukowa, żeby to w plenerze pokazać. No. Także tyle. No bardzo dziękuję. Tak w skrócie i prosimy. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękuję za przekazane informacje. Czy jakieś pytania jeszcze tutaj do Pani? Bardzo proszę, Pani Mariana Kulikowska, do dyrektor Muzeum Kultury Ludowej. Właśnie, można złożyć taki wniosek do Muzeum Kultury Ludowej, jako Państwo jesteście organizacją pozarządową, możemy jakąś niewielką kwotą wesprzeć na przykład. A mamy ten zamiar właśnie, żeśmy korzystali. Tak, to było dużo wcześniej, dwa lata temu bodajże. Tak. Czyli nasza w żaden sposób nie zamyka Państwu drzwi do innych. Nie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w takim razie ta lista z pewnością zostanie przekazana tutaj Paniom i Panom Radnym. A Pani Iza poinformuje później o zebranych środkach finansowych i możliwości ich odbioru. Bardzo dziękujemy. Ja bym nie przeszkadzał. Nie przeszkadzacie Panie. I życzymy powodzenia. Szanowni Państwo, przechodzimy do kontynuacji naszej sesji. Punkt 12 i punkt właśnie z uchwałami. Pierwsza uchwała w sprawie wystąpienia Powiatu Miłgorzyńskiego ze Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD9, projekt numer 1. Bardzo proszę o opinię komisję. Komisja, mimo wcześniejszej dyskusji na poprzednich komisjach, również właśnie ta dyskusja, tak powiem, były trochę wyolesania. Oczywiście świadczy fakt w końcowym głosowaniu przeciw, za tym, za wystąpieniem było 3 osoby, za wystąpieniem Powiatowego Związku Stowarzyszeń było 3 osoby, 8 było przeciw, 2 osoby się wstrzymało. Tak na 13 obecnych. Dobrze, dziękuję bardzo. Negatywna opinia komisji. Szanowni Państwo, czy w tej chwili są jeszcze pytania, uwagi bądź też wnioski do projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę Pana Sekretarza o przeprowadzenie głosowania jawnego i niejawnego w tym zakresie. Bardzo proszę. Pani Bożena Cudowska. Przeciw. Pani Karina Faj. Przeciw. Pan Mariusz Fatyga. Za. Wielkiewicz Macisa. Grabiński Bogusław. Za. Pan Krzysztof Kołaszewski. Przeciw. Przepraszam, pan Grabiński za. Tak. Pan Andrzej Kruk. Przeciw. Pani Marianna Kulikowska. Wstrzymuję się. Pan Eugeniusz Kwaśny. Przeciw. Pani Teresa Petruk. Przeciw. Pan
Zenon Fogan. Za. Pan Marek, obecnie. Pani Agnieszka Szopko. Przeciw. Pan Marek Załotka. Za. Pan Maciej. Przeciw. Za głosowało raz, dwa, trzy, cztery, pięciu radnych. Przeciw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem radnych, wstrzymała się jedna osoba. Czyli... Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie. I też bardzo proszę Panią Przewodniczącą o opinię. Nie było dyskusji, 13 głosów było za. Bardzo dziękuję. Czy Panie i Panowie Radni mają pytania, uwagi do projektu numer 2? Nie widzę. Bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania. Pani Bożena Cudowska. Za. Pani Karina Pawłowicz. Za. Pan Mariusz Fatyga. Za. Za. Pan Bogusław Grabiński. Za. Pan Krzysztof Kołoszewski. Za. Pan Andrzej Gruch. Za. Pani Mariana Kolikowska. Za. Pan Eugeniusz Kwaśny. Za. Pani Borysa Kotyn. Za. Pan Zenon Podnam. Za. Pan Adam Leśniak. Pani Agnieszka Szopka. Pan Marek Załotka. Za. Pan Maciej Zbigniewicz. Za. Stwierdzam, że za głosowało 14 radnych. Nikt by się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że podjęliśmy uchwałę 130 w sprawie właśnie przekazania dotacji dla gminy w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy od gminy. Od gminy. Przepraszam, a ja myślałem, że my tak. Nie żartuję. W takim razie w zakresie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodziny. Szanowni Państwo, przejdźmy do projektu numer 3. I kolejna uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem biura regionalnego województwa warmińsko-mazurskiego w Brukseli w 2017 roku, kwota 1930 zł. Bardzo proszę opinię komisję. Komisja przyjęła projekt uchwały, jednak nie było jednomyślności. 8 osób było za, 4 wstrzymujące, 1 wstrzymująca i 4 osoby były przeciw. Bardzo dziękuję. Czy w tej chwili Panie i Panowie Radni mają wnioski bądź też uwagi? Bardzo proszę. No, pytanie do burmistrzowała Pani Starosta w imieniu zarządu o przyznanie tej pomocy w Brukseli, w tym biuru w Brukseli. Więc chciałbym spytać, czy Pani mogłaby nam powiedzieć, co to biuro zrobiło dla naszego powiatu i jakie są osiągnięcia tego formu? Proszę Państwa, to owszem, zarząd powiatu tutaj opiniował pozytywnie tą uchwałę, ten projekt uchwały, natomiast proszę Pana, trudno mi w tej chwili powiedzieć, jakie to ma przełożenie na tutaj bezpośrednio na nasz powiat. Biuro w Brukseli reprezentuje nasz region, generalnie nasz region. Biuro w Brukseli otrzymuje od nas szereg materiałów promocyjnych i w tym swoim biurze te materiały promocyjne wystawia. Organizuje spotkania, w tej chwili jadą starostowie do biura w Brukseli, no ja nie jadę, ale to jest moja wola, tak, czy ja mam jechać, czy nie jechać. Jedziemy do tego biura, żeby właśnie przypatrzeć i popatrzeć, jak pracują wszystkie instytucje i to biuro jest po prostu otwarte dla wszystkich naszych mieszkańców. Jest to po prostu promocja. Nie umiem Panu tak w tej chwili powiedzieć, zresztą jest sprawozdanie pełne, mogę Państwu przedłożyć to sprawozdanie pełne. Słucham? W biurze rady też jest. W biurze rady jest, proszę przeczytać, no trudno mi w tej chwili chyba to jest streścić kilku dziesięciostronicowe sprawozdanie, także no trzeba było po prostu poczytać. No, rekomendowaliśmy to, jesteśmy od początku, że tak powiem, w tym przedsięwzięciu, zanim jeszcze biuro w Brukseli nie miało swojej jakiejś tam siedziby stałej. Wszystkie powiaty, wszystkie gminy uczestniczą, czy współfinansują poprzez tą pomoc, oczywiście finansową to biuro, właśnie po to, żebyśmy tam gdzieś jako region zaistnieli. A czy są, przepraszam, następne pytanie, można? Tak. Czy są jeszcze jakieś inne biura regionalne w Brukseli? Oczywiście. Jak dużo?
No nie wiem, nie uśmiałam tego nie powiedzieć. Że jest ich wcale nie jest ich dużo, jest ich mało. Ale są. Ale są, akurat w te ubogie, że tak powiem, regiony nie mają takiego biura. No to jest dość duży wydatek. Ja nie wiem, czy warmińsko-mazurskie jest tak zamożnym województwem, żeby było go stać na otrzymywanie czegoś takiego, co konia z rzędem temu, co potrafi wykazać, że to jest potrzebne. Tak, ale region warmińsko-mazurskie jest szczególnie atrakcyjny dla mieszkańców państw zachodnich Unii Europejskiej, także może właśnie warto się tak robić. Również może nie takim kosztem. Ale owszem, no, tam są zatrudniani różni ludzie, siedzą, to w sumie jest jakaś taka... Są zatrudniani, uczestniczą w targach. Szanowni Państwo, otwieramy dyskusję na temat właśnie tej uchwały. Bardzo proszę, radny Zawadka. Ja akurat nie mam jakiejś specjalnie krytycznej opinii o funkcjonowaniu tego biura, ale z uwagi na jakby usytuowanie i tak jak przy okazji naszego udziału w LGD9, skoro to stowarzyszenie działa i w ocenie tutaj dobrze działa, a nasz udział nie jest potrzebny, konieczny, to uważam, że nie powinniśmy jakoś faworyzować jednego ze stowarzyszeń, które nie ma jakiegoś specjalnego statusu. A to jest stowarzyszenie. A tutaj właśnie w przypadku tego biura jest to biuro województwa. I my wszyscy, jako mieszkańcy województwa, jesteśmy jakby częścią samorządu wojewódzkiego. I naprawdę nie widzę powodu, dla którego biedny powiat musiałby wspierać dla zasady, tak. Nie musiałby wspierać funkcjonowanie jakiegoś biura przedstawicielstwa wojewódzkiego. Być może rzeczywiście są tu niedostatki jakieś promocyjne, prawda, że akurat my jako ten rejon zaniedbany musimy się jakoś szczególnie promować. Ale mnie nie przekonuje specjalnie wspieranie bogatego województwa przez biedniego. Szanowni Państwo, ja tylko powiem, że to jest kwestia oczywiście do decyzji oczywiście naszej, co do dofinansowania działalności tego biura. Pierwszy jakby etap już wykonaliśmy w postaci zagwarantowanych środków w budżecie powiatu i przyjmując ten budżet właśnie jednogłośnie, też większością głosów. Jeżeli chodzi o tę wypowiedź kolegi Marka, to też bym był ostrożny co do właśnie takiego dzielenia samorządów, tak? No tutaj zarówno współpracujemy z samorządem województwa, ale współpracujemy również z samorządami gminnymi, które też nas wspierają w taki sposób, a nie w jakiś, tylko bardzo duży i istotny, chociażby nasza gmina Bogorzewo przy realizacji wszystkich zadań. Wspiera gmina również instytucje też i samorządowe, przekazując chociażby nieruchomości dla województwa. Województwo też tutaj prowadzi te swoje instytucje. Myślę, że podejmując tą wcześniej decyzję co do utworzenia tego biura, no podjęliśmy na siebie pewne zobowiązania, tak? Na dzień dzisiejszy, no gdybyśmy chcieli z tych zobowiązań zrezygnować, no uważam, że należałoby wcześniej chyba poinformować przynajmniej z samorządu województwa, że w przyszłości coś takiego planujemy. Ale to jest moja tylko i wyłącznie opinia. Radna Szołko. Może to jest bezpośrednio związane z funkcjonowaniem biura, aczkolwiek jest to bezpośrednio związane z całym województwem warmińsko-mazurskim. I musimy pamiętać, że poza naszymi jednostkami organizacyjnymi mamy tutaj właśnie jednostki organizacyjne tegoż samorządu. Ja o swojej mówić nie będę, ale chociażby chciałabym nadmienić o Muzeum Kultury Ludowej, które niejednokrotnie wspiera nasze organizacje pozarządowe w ich działaniach i w funkcjonowaniu i na to przeznaczamy środki samorządu, województwa. Tak. Ja powiedziałam nie bezpośrednio, natomiast pośrednio, właśnie o takiej współpracy.
pani starosta? Znaczy ja już nie będę nawiązywała do współpracy z województwem, bo moglibyśmy przypominać sobie i mogilniki, które w pierwszej kolejności były właśnie nie gdzie indziej, ale w Węgorzewie, przy naszym śladowym udziale realizowane, znaczy no, likwidowane, także i to były wydatki rzędu milionowych. A to nie o to chodzi, proszę Państwa. Ja tylko chcę zagwarantować, żeby ktokolwiek z Państwa otoczenia chciał skorzystać z usług tego biura na terenie Brukseli, a może się zdarzyć w naszym życiu coś takiego, w Państwa życiu dzieci, znajomych, przyjaciół, to mogę zagwarantować, że tam będzie Państwo bezpłatnie zaopatrzeni, przyjęci, pokazane gdzie, co i jak. Na pewno będzie to wyciągnięta ręka dla mieszkańca tego regionu. I warto mieć, że tak powiem, taką gdzieś tam pamięć o tym, że w dalekiej Brukseli może jest ktoś, kto się nami zaopiekuje, jak zostaniemy kiedyś tam skierowani. Szanowni Państwo, czy jeszcze... Tutaj kolega odpowiada, ja może nie tutaj, ale że młodzież z Węgorzewa, nasza młodzież z zespołu szkół ogólnokształcących właśnie jeździła do Brukseli. No i właśnie też skorzystała z usług tego biura i też nie płaciła na pewno w biurze za jakieś tam usługi oprowadzania czy wspierania. Także to jest kwota, proszę Państwa, przypominam, 1930 zł rocznie. Także. Bardzo proszę, Andrzej Grzuk, prosił. Proszę Państwa, działalność tego biura to nie tylko promocja. Mamy tutaj dwa pisma z tego biura. Każdy może uczestniczyć w rozpoczęciu przez Komisję Europejską Konsultacji Społecznej w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej. Tak samo jest drugie pismo o gospodarce odpadów. Także mówiliśmy wcześniej o tym, że konsultacje społeczne są potrzebne. Tu mamy gotowe tematy, na które można, każdy może się wypowiedzieć. Wracamy do przedmiotu uchwały. Szanowni Państwo, czy jeszcze są pytania, uwagi, wnioski do projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. W takim razie, Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania projektu numer 3. Tak, Macieju, bardzo proszę przeprowadzić głosowanie. Pani Bożena Cudowska. Za. Pani Michalina Fary. Za. Pan Mariusz Fatyga. Przeciw. Pan Bogusław Grawiński. Wstrzymam się. Pan Krzysztof Kłaszewski. Za. Pan Andrzej Kruk. Za. Pani Kulikowska Marianina. Za. Pan Dobrzyńsz Kwaśny. Za. Pani Teresa Pec. Za. Pan Zenon Pogan. Wstrzymuję się. Pan Marzyń. Pan Agnieszka Szonko. Za. Pan Marek Załapka. Wstrzymuję się. Za. Za głosowało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób. Przeciw dwie osoby. Wstrzymujące się trzy osoby. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę nr 131. W sprawie udzielania pomocy finansowej samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały nr 4 w sprawie kolejnej pomocy finansowej też dla województwa warmińsko-mazurskiego, samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, tym razem na dofinansowanie zadań związanych z organizacją konferencji kształtowania oferty turystycznej regionu Warmia i Mazury, kwota 2000 zł. Bardzo proszę o opinię komisji. Tak, to też będzie proponowane na 2017 rok. Nie było tylko jednomyślności. Trzy osoby się wstrzymały, 10 osób było za. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pytania, wnioski, uwagi do projektu uchwały. Nie widzę. W takim razie, Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Pani Sekretarz, proszę przeprowadzić głosowanie. Pani Bożena Cudowska. Za. Pani Halina Fajn. Pani Halina Fajn. Pani starosta. Pan Mariusz Fatyga. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Bogusław Grawiński. Za. Krzysztof Kołoszewski. Za. Andrzej Kruk. Za. Marianna Kulikowska. Za. Dobrze, Kwaśny. Za. Teresa Siedlu. Za.
Zenon Pogan? Za. Agnieszka Szopko? Za. Marek Zarówka? Wstrzymał się. Za. Za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 osób. Wstrzymało się 3 osoby. Dziękuję. Stwierdzam, że podjęliśmy uchwałę 132. I przechodzimy do projektu nr 5 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o opinię. Tak, minuty dokładnie mam opisane zmiany. Wszyscy jednogłośnie. Za podjęcie tego projektu. Bardzo dziękuję. Czy w tej chwili Panie i Panowie Radni jeszcze mają zapytania, bądź też uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Pani sekretarz, proszę o przeprowadzenie głosowania. Pani Marina Przybylska? Za. Pani Karina Fajt? Za. Pan Mariusz Kotyga? Za. Za. Pan Bogusław Gabuda? Pan Krzysztof Kołaszewski? Za. Pan Bogusław? Za. Pan Mariana Bojkowska? Za. Pan Bogusław Kłaśny? Za. Pani Teresa Petryk? Za. Pan Bogusław? Za. Pani Agnieszka Szalko? Za. Pan Marek Zarobka? Za. Pan Maciej Kłaśny? Za. Za 14 osób. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że jednogłośnie przyjęliśmy zmiany do budżetu, uchwalając uchwałę nr 133. I konsekwencją tej podjętej tej uchwały jest również kolejny projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej naszego powiatu na lata 2017-2026. Bardzo proszę o opinię komisji. Wszyscy radni jednogłośnie byli za podjęciem. Dziękuję bardzo. Czy pytania są, Szanowni Państwo, pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania. Pani Bożena Cudowska? Za. Pani Karina Fajt? Za. Pan Mariusz Kotyga? Za. Za. Pan Bogusław Jawiński? Za. Pan Krzysztof Kołaszewski? Za. Pan Bogusław? Za. Pan Mariana Kiełkowska? Za. Pan Mariusz Kłaśny? Za. Pan Bogusław Sokół? Pan Grzegorz Kozan? Pan Mariusz Kieszołko? Za. Pan Marek Zawadka? Za. Pan Maciej Zbigniewicz? Za. Za 14 osób, nie się wstrzymał, dużo przeciw. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że podjęliśmy jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała nr 134. I ostatnia uchwała dzisiaj wprowadzona do naszego porządku obrad o zmianie uchwały w sprawie projektu dofinansowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Bardzo proszę o opinię Panią Przewodniczącą. Komisja zaopiniowała pozytywnie, czyli jednym przyjmującym. Bardzo dziękuję. Jest to po prostu doprecyzowanie nazewnictwa, które nam umknęło, uchwalając właśnie tą uchwałę. Szanowni Państwo, czy są jeszcze pytania, uwagi? Bardzo proszę radę. W paragrafie pierwszym literówka na terenie powiatu. Na terenie. Na terenie. Tak. Uwzględniono. Czy jeszcze jakieś uwagi mamy do projektu uchwały? Nie ma. Jeżeli nie ma, Szanowni Państwo, opinia jest pozytywna. Bardzo proszę Panie Sekretarzu przeprowadzić głosowanie. Na Zdrowska? 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 Za. Pan Maciej Kotyga? Za. Pan Bogusław Gabiński? Za. Pan Krzysztof Kołaszewski? Za. Pan Andrzej Kruk? Za. Pani Mariana Sienkowska? Za. Pan Bogusław Kłośny? Za. Pani Teresa Bogna? Pan Zenon Bogna? Za. Pan Agnieszka Szopko? Za. Pan Maciej Zabrowka? Za. Moje się. Pan Maciej jest... Za. Za. 12 osób. Gdzie się wstrzymały? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że podjęliśmy uchwałę nr 135 w sprawie właśnie zmiany uchwały dotyczącej właśnie tutaj naszych szkół i zmian w tej sieci. I tym samym wyczerpaliśmy punkt 12. Przechodzimy do punktu 13. Wolne wnioski, oświadczenia radnych, sprawy różne.
Chciałbym Państwa poinformować, że w Biurze Rady, oprócz tych pism, które mamy dzisiaj Państwo wymienione w zawiadomieniu, dotarły do nas takie informacje, jak mamy pismo z Kancelarii Sejmu dotyczące właśnie naszej uchwały w zakresie prawa wodnego. Jest odpowiedź tutaj też możecie Państwo się zapoznać z tą informacją. Mamy również pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała nam opinię w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. I kolejne pismo właśnie z Fundacji Jeziora Oświn, które chce zorganizować w miesiącu kwietniu konferencję. Dosyć ciekawa sprawa. Mam nadzieję, że tutaj część Państwa zapozna się z tym pismem i o szczegółach też Państwa poinformujemy o tematyce tej konferencji, bo planowane jest właśnie wystąpienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Tutaj będzie fundacja w ostatnich latach zleciła szereg badań stanu fauny i flory właśnie tych terenów. Chciałabym tutaj zapoznać z wynikami tych badań zarówno dyrekcję, jak również społeczeństwo, mieszkańców i przedstawicieli. I to pismo, które macie Państwo, to pismo, o którym już mówiliśmy, czyli apel tutaj naszych dziewczyn z Nadsapiny. Lista, widzę, że już została przekazana Panom i Panom Radnym o wsparcie finansowe właśnie wyjazdu właśnie tutaj tej grupy teatralnej. Bardzo proszę o wpisanie kwot, które później przekażę na rzecz tego stowarzyszenia. Zanim oddam jeszcze Państwu głos, mam też taką prośbę do Pani Starosty o to, aby na najbliższą sesję, gdyby się udało, bo nie udało mi się tego tematu poruszyć na komisji, przekazać nam informacje co do sposobu rozliczenia tych środków finansowych, jakie część radnych, która uczestniczyła w ubiegłym roku w balu charytatywnym, w warsztatach terapii zajęciowej, kupując pracę, wpłacając właśnie środki finansowe też na ten bal, na co te środki zostały wydatkowane, bo w ubiegłym roku mieliśmy taką informację, widzieliśmy, że były to wykonane chociażby sprawy związane z remontami, remont schodów, zakupy i tak dalej. W tym roku nie pamiętam, żeby taka informacja trafiła. Wiemy, że w piątek jest ten bal, na pewno część z Państwa, tych, która nie będzie mogła uczestniczyć, też na pewno będzie chciała wesprzeć tą inicjatywę, ale dobrą taką praktyką jest jakby rozliczenie się z poprzedniej zbiórki i pokazanie nam, na co te środki zostały przekazane. Dobrze, wystąpię do oznaku, panie przewodniczący, i poproszę o wskazanie przedsięwzięć, które zostały sfinansowane tymi pieniędzmi z tego balu charytatywnego i z tej sprzedaży tych środków. Wszystkie na bieżąco sprawy, które wpływają do Rady, Pani Iza stara się przekazywać drogą mailową do Państwa, tak więc jesteście na bieżąco informowani. Pilne tematy, jakie wynikają, dodatkowo telefonicznie też Państwa informujemy w tych sprawach bieżących. Czy Panie i Panowie Radni jeszcze mają pytania, wnioski? Bardzo proszę, Marek Zawadka. Ja mam pytanie, właściwie taki leitmotiv to już jest, z tą stroną internetową naszą. Pani Iza bardzo nas informacyjnie wspiera, to na stronie nie ma, może ja nie widzę, nie ma informacji o sesji. I mi się wydaje, że pierwsza rzecz, jako ktoś, kto wchodzi na stronę powiatu, to powinny być informacje jakieś o posiedzeniach czy sesji, czy to na pasku, który wyleciał gdzieś tam u dołu, czy to jakiś tam ogłoszenie na dół, to trzeba po prostu gdzieś tam, gdzieś jest, no właśnie. To, ja rozumiem, pan chciałby... Są dwie kwestie, tak, bo my mówimy o BIP-ie, o tym, który jest aktualizowany, ale naszą intencją było, żeby na głównej stronie powiatowej, tak jak się wchodzi w powiat, była również informacja z aktualizacją. Ja już to będę jeszcze przygłosił. Więc w imieniu wszystkich lamerów internetowych, którzy niezbyt może się tam
potrafią doszukać. Prosiłbym, żeby te informacje zamieszczać w jakiś taki sposób właśnie, że ktoś, kto wejdzie na stronę, czy chce, czy nie, żeby się dowiedział o posiedzeniu rady czy komisji. A druga rzecz, kiedy już tam trochę tych informacji poczytałem, to w notce takiej, zresztą bardzo ładnie, że ktoś wpadł na ten pomysł i upamiętnił panią Krystynę Brzeską, w notce o niej półnotki to są informacje o życiu pani Brzeskiej, natomiast druga połowa dotyczy oceny powstania warszawskiego. Tam są dosyć wątpliwe historycznie takie wiadomości, na przykład, że powstanie było częścią operacji Burza, kiedy nie było, i co do sensu powstania i tak dalej. Ja myślę, że po prostu tą część należałoby usunąć, bo ona albo dopracować jakoś przynajmniej. Ona jest tam niepotrzebna. Rozumiem, że za mało wiadomości było o samej osobie, więc ktoś tak z rozpędu po prostu pociągnął. Panie starosto, bardzo proszę o zaległość wnioski, uwagi, tak? Czy jeszcze mam bardzo proszę. Chciałbym też tutaj po prostu, bo nie zostało to precyzowane. Tu pan radny Gienek pytał odnośnie tej wycinki tych drzew, póki jeszcze ta ustawa obowiązuje, ale jeszcze obowiązuje i ludzie może być, którzy chcieli skorzystać, żeby doprecyzować ją. To jest po prostu tak. W zależności od gatunku drzewa, ściaste, czyli tam wierzba, osika, topola, lipa, tam są wszystkie liściaste miękkie, to na wysokości cięcia na 1,30 m, na wysokości pierśnicy do 100 cm obwodu można coś takiego wyciąć na chwilę obecną. Przy dębie liściastych, to twardych, czyli tam już jest jesion Bóg, Bóg tam Wrochodrzew, tam te wszystkie akacjowe, to już jest 50 cm. Także po prostu, żeby tutaj po prostu nie przesadzić z dębem czy coś, bo można wtedy faktycznie, a tam jest o centymetra już później, jak się przekracza, to już te kary są o centymetra, także to są bolesne. Także to tak po prostu zapytam, no a póki ustawa obowiązuje, to muszę z niej korzystać. Wszystkie pozostałe, to oczywiście zezwolenie można wystąpić. Panie przewodniczący. Ale w tym temacie? Tak, tylko jedno uzupełnienie, bo już jak uzupełniamy. I należy również pamiętać o innych przepisach, mam na myśli rozporządzenie o ochronie gatunkowej stworzeń. Nie możemy dokonywać tych cięć w okresach ochronnych, lęgowych ptaków. Kwestia porostu mchu, może to drzewo być mieć poniżej tych 99 cm, ale wystarczy, że jest na nim porost mchu chronionego, a proszę mi powiedzieć, większość naszych drzew ma, to nie jest jednoznaczne z możliwością usunięcia tego drzewa. I lasy prywatne, które też są z tego wyłączone. To nie jest tak do końca, my zbyt dosłownie traktujemy tą możliwość wycinki, tak? Zbyt lekko. Tutaj jeszcze radny Maciej prosił o... Czy nie w tym temacie, więc jeśli Marek może o drzewach jeszcze radziłbym też rozgraniczać grunty własne od dzierżawionych, na przykład od gminy. Nawet te wieloletnie dzierżawy, to jednak są dzierżawy i tu trzeba po prostu ubiegać o pozwolenie. Tak, czy od lasów, czy od... Czy w tym temacie, jeżeli chodzi o wycinkę, zostaliśmy już, mamy pełną wiedzę i wiemy, jak ona próbować. Wieczyste nie jest formą własności dla pani Komłatania. Dziękuję. W takim razie macie jeszcze chciałem wrócić do herbu. Czy myśmy, bo jakoś mi to niespecjalnie precyzyjnie żeśmy to wyartykułowali, że myśmy zlecili panu doktorowi Łapo sporządzenie projektu. Nie. Czyli zarząd będzie chciał to zlecić, czy otworzyć to z jakąś decyzją. Proszę Państwa, ponieważ tak, tutaj była dyskusja, szliśmy w różnych kierunkach, była propozycja może herb, z herbu węgorzewa samą tęczę wybrać i coś, tutaj były jakieś tam, to była dyskusja. Ja rozumiem, że tak, że jakby wprost powrotu do historycznego herbu któregoś ze starostów raczej nie ma. Natomiast nie widzimy tutaj przeciwwskazań, żeby czegokolwiek tam nie wykorzystać. My na pewno ogłosimy konkurs na koncepcję herbu z opisem
i z prośbą, znaczy z taką konkretną zajawką, że musi być tu opinia Komisji Heraldycznej. Jeśli będzie, jeśli będzie ta koncepcja opracowana z wytłumaczeniem, co, jaki element co oznacza, bo to jest istotne, i będzie pozytywna opinia, my to jako komisja, tutaj pewnie spośród Państwa i pewnie jakichś tam może fachowców, wykorzystamy tutaj ich, poprosimy do tej komisji i wyłonimy na pewno, tak nam się wydaje, najlepszą, najlepszą tą pracę. Oczywiście zarząd widzi możliwość dania czy przeznaczenia jakiejś kwoty na nagrodę w tym konkursie. Czyli ten, który... Chyba, że środki zapisaliśmy, tak? Tak, a potem tak myślę, bo jeden element jest to właśnie koncepcja, wymyślenie, jak to powinno być, jakie to mają być elementy, a drugi już element, jak wybierzemy tą koncepcję i to będzie odręcznie narysowane, to potem zlecimy już też na zasadzie wyboru jakiegoś grafika, czy rysownika, czy artysty, żeby nam to opracowało w formie graficznej, już tak jak to wizualnej takiej. No. Pan Łapo tutaj deklarował swoją pomoc, jako że on no, może trochę ma większą wiedzę niż ja, czy ktokolwiek z Państwa, nie mówię, że wszyscy, bo może ktoś się heraldyką interesuje, ma dużą wiedzę, więc myślę, że tutaj nie jest to, tak żeby tak to nie było zrozumiane, że to się stało zlecone. Rozumiem, że będziemy ogłaszali konkurs i w ramach tego konkursu wyłaniali. Chciałbym jeszcze w ramach powiększonymi z tym, co no, powiedział pan doktor, powiedzieć, że to nie jest tak, że nie można wykorzystywać elementów zawartych w natarcie rządowej. To jest powszechna praktyka w Radzie Europejskiej, w Polsce, w Radzie Czecheckiej jest to kilka, można podać przykład, na przykład herb Pomian, tutaj naszego radnego Zenka, herb rodzinny. Jest to wersja herbu Ciołek, herbu między innymi Poniatowski. I nikt nie, żaden Poniatowski nie mógł mieć pretensji do tego, że element z jego herbu, z jego godła, czyli głowa wołu, jest używana w herbie Pomian. Więc my możemy się posłużyć po to, żeby, jeszcze raz apeluję, żeby jednak nawiązywać do historii przy tworzeniu tego. To ja uważam, że w tej sytuacji myślę, że już tak jak tak myślę, żeśmy tak ustalili, że nie idziemy w kierunku zlecenia konkretnej osobie, tylko zrobimy konkurs. I wtedy zobaczymy, jeśli też w konkursie, jeśli będzie miał pozytywną opinię heraldyczną, jeśli komisja konkursowa uzna, że ten herb zgodny z wszelkimi zasadami heraldyki i znajduje tam uzasadnienie, każdy element w tym herbie dla jakiegoś tutaj naszej tożsamości powiatowej, tak? No to wtedy, proszę bardzo, to może być. Muszę być jakiś historyczny, ale to inaczej to jest to zwykły strony. Jedną taką Mi się podoba idea konkursu i tylko nie szedłbym może aż tak daleko, jeśli chodzi o te konsultacje z Komisją Heraldyczną, bo... Nie, jak będziemy mieli wybrany projekt, to wtedy będzie konieczność nawet, tak, żeby z komisją, tak. No jak się okaże, że my wybierzemy? Możemy wybrać trzy, tak? No i co? I zapłacimy. Zapłacimy. A się okaże, że żadna opinii nie będzie miała. Komisja heraldyczna z moich doświadczeń wynika, że pewne rzeczy też chce tam narzucić. Więc jeżeli ogłaszamy konkurs, to dobrym pomysłem jest właśnie to, o czym powiedziała pani starosta nam, żeby praca zawierała element opisowy, żeby ktoś uzasadnił również pod względem heraldycznym.
dlaczego te, a nie inne elementy pod względem heraldycznym, historycznym, koncepcji. I wtedy możemy liczyć na to, że jakieś konsultacje autor projektu odbył. Bo natomiast później będzie formalne do tego zasięgnięcia tego tej opinii. I wtedy wydaje mi się, że najlepiej już jeden projekt konsultować. Panie Przewodniczący, wydaje mi się, że uchwalenie herbu jest należy do wyłącznej właściwości, to może na tym etapie, nie wiem, za miesiąc, powołać już jakąś komisję spośród prawnych, spośród może jakichś ekspertów z zewnątrz, czyli to będzie jakaś 3-5-osobowa komisja, która przygotuje ewentualnie specyfikację, która nas tutaj wesprze, pomoże. Ja bardzo bym o to, że tak powiem, wnosiła. No. Z pewnością jest to dobry pomysł, tym bardziej, że no jest dużo tutaj informacji dla nas przekazywanych na bieżąco. Doraźne komisje też nie jesteśmy... bardziej są w statucie przewidziane. Tak jest. Doraźna komisja może pracować na czas określony, nieokreślony, w razie nieokreślony, do uchwalenia herbu. No wniosek został tutaj przedstawiony, za chwilę poddam go pod głosowanie. I jeżeli uzyska aprobatę, będziemy kontynuować dalszą pracę właśnie już w zawężonym gronie, ale już poszerzonym chociażby o specjalistów tej zakresie. Chciałem zadeklarować dostępny materiał, ponieważ mam kilka książek teoretycznych w ramach heraldyki. To mogę zostawić albo w biurze radia, albo gdzieś, że każdy powinien radny się zapoznać z pewnymi zasadami. Więc mam dokładnie taki podręcznik dla laików o heraldyce, który mogę zostawić pani Izy, jak będzie ktoś chciał swoją wiedzę na ten temat wzbogacić, to mogę nie mógł sobie opowiedzieć. Proszę. Szanowni Państwo, żeby podsumować tę dyskusję, zgodnie z naszym statutem możemy powoływać komisje doraźne do określonych tematów. Temat mamy określony, czyli stworzenie herbu naszego powiatu węgorzewskiego. Stawiamy wniosek o utworzenie takiej komisji, tak? Zgodnie ze statutem naszym. Przygotujemy stosowny projekt uchwały. Na komisji omówimy osoby, które będą zainteresowane uczestnictwem w tej komisji, dokonaniu się zapisania i podejmiemy stosowną decyzję na najbliższej sesji. Czy macie Państwo inne wnioski w tym zakresie? Mariusz, bardzo proszę. Nie, dziękuję. Bardzo. W takim razie, jeżeli nie ma, bardzo proszę, kto z Pań i Panów jest za tym, aby przygotować stosowny projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej w sprawie utworzenia herbu powiatu węgorzewskiego. Bardzo proszę o podniesienie. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie taką uchwałę. Przepraszam bardzo, to jest przeciwne. Nie widzę, kto się wstrzymał. Dwie osoby się wstrzymały. Większością głosów ten wniosek został zatwierdzony przez Państwa. Jeżeli nie ma więcej z Państwa strony wniosków, zapytań, uwag, poinformuję tylko, że udało nam się zebrać kwotę 950 zł na dofinansowanie wyjazdu właśnie dziewczyn nad Sabiny. Bardzo dziękuję wszystkim paniom i panom radnym, którzy chcieli współfinansować ten wyjazd. Dodam jeszcze tylko, że jutro jest święto szkoły numer 1 o godzinie 11. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w tym święcie, otrzymaliśmy takie zaproszenie, a pani dyrektor szkoły zaprasza serdecznie na apel szkolne o godzinie 11. Bardzo dziękuję wszystkim paniom i panom radnym za uczestnictwo w dzisiejszej sesji, za pracę w komisjach. Pani staroście, wszystkim pracownikom i wszystkim służbom za przygotowane materiały. Zamykam 31. sesję Rady Powiatu. Bardzo dziękuję.